atak Rosji na państwa bałtyckie jest bardzo mało prawdopodobny, dopóki NATO istnieje. Putin ma deluzję, że oni mogą dalej działać jak wielkie mocarstwo. Stosunki polsko-ukraińskie są mocniejsze, wtedy tą bolesna sprawa wołyńska będzie załatwiona. Koniecznie zajrzyjcie do naszej internetowej księgarni. Znajdziecie tam najnowsze i najlepsze książki historyczne. Historię ocalenia Niusi z listy Schindlera, najnowszą książkę Joanny Lamparskiej Lekarze od zabijania, reportaże Tomasza Bonka Ludzie na mydło oraz Komando śmierci, a także mity o Hitlerze, ORP Orzeł, historię bez cenzury i wiele innych. Nasi mecenasi mogą liczyć na 10% zniżkę. Kupując w naszej księgarni wspieracie rozwój kanału. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Dzień dobry panie profesorze, raz jeszcze. Bardzo miło, że zgodził się pan na rozmowę. Rozmowa będzie dotyczyć głównie pana ostatniej fenomenalnej książki. Jest pan autorem wielu naprawdę wspaniałych książek, ale ostatnia pana książka Galicja na mnie osobiście wywarła ogromne wrażenie. To jest prawdziwe kompendium wiedzy, jeśli chodzi o teren, jakim była Galicja, ale także o stosunki między Polakami, Ukraińcami a Żydami. Pokazał pan w fenomenalny sposób tą wielokulturowość. I pierwsze pytanie do pana. Czym w ogóle była Galicja i skąd u pana pomysł, żeby taką książkę właśnie o tym regionie napisać? No, dzień dobry wszystkim. Czym był Galicja? Galicja była prowincją Imperium Austro-Węgierskiego, Habsburgów. Ale ta prowincja, społeczność tej prowincji mieszkali razem przez półtora wieku i stworzyli bardzo osobliwą kulturę, stosunki kulturalne, społeczne, polityczne i niestety ta Galicja już nie istnieje. Tak jak napisałem na końcu książki, Galicja zmarła dwa razy. Raz politycznie w 18 roku, kiedy Imperium Habsburgu spadła, ale drugi raz podczas II wojny światowej, kiedy Galicjanie, to społeczność galicyjska była nie tylko zniszczona, zabity, wypędzony kompletnie. I właśnie teraz Galicja to jest kupa pamięci, mitów, tak. Dziejów, ale Galicjanie są rozproszeni przez cały świat. Oczywiście, historia Galicji to historia tragicznych rzezi, obopólnych w zasadzie. Tutaj pan wspomina o II wojnie światowej. Wiemy o ludobójstwie na Wołyniu, wiemy o tak zwanej akcji Wisła, gdzie ci ludzie rozjeżdżali się po różnych krańcach świata i szukali dla siebie miejsca. Ale chciałbym, żeby pan też opowiedział, jak wyglądały, jak zmieniały się stosunki między ludnością polską, ukraińską, żydowską. I czy widzi pan pewne podobieństwo do relacji polsko-ukraińskich do czasów dzisiejszych? Bo pisał pan książkę, jest nawet taki wstęp w pana książce, że pisze pan ją w czasie, gdy za miedzą na wschodzie trwa brutalna wojna i te stosunki się polsko-ukraińskie zmieniają. Można bardzo dużo o tym mówić. Ja bym powiedział, że stosunki w Galicji między Polakami, Ukraińcami, Żydami był taki trójkąt. Trójkąt, gdzie stosunki polsko-ukraińskie
tylko część tej całości. To samo stosunki polsko-żydowskie. Nie było dwustronne, to było tylko część tego trójkąta. Natomiast jak ten element żydowski już nie istnieje prawie. W każdym razie nie, ta Galicja, ten kontekst trójkątny nie istnieje. Stosunki polsko-ukraińskie są dwustronne, tak? Dwustronne, bilateral. I to jest, zmienia sytuację radykalnie. No wiele rzeczy się zmieniło. Ten konflikt polsko-ukraiński, który zaczął w 18 roku, z tego skorzystał wyłącznie Rosjanie. I chyba i Polacy, i Ukraińcy rozumieją, że ten konflikt miał fatalne skutki. I dopiero teraz te narody polskie, ukraińskie mogą jakby spokojnie załatwić swoje sprawy. Czyli kontekst w Galicji był kompletnie inny to od tego, co istnieje dzisiaj. Czy te widzi pan, że mamy pierwszy raz, no następstwem tego może być brutalna wojna, która wybuchła 24 lutego na Ukrainie właśnie. Czy następstwem tej wojny może być według pana takie prawdziwe pojednanie między Polską a Ukrainą, zrozumienie swoich błędów, a także no, długo wyczekiwana przez Polaków rzecz, ekshumacja Polaków zamordowanych na Wołyniu? Tak, to też temat na parę godzin, ale klucz moim zdaniem do tej wojny obecnej na Ukrainie jest tak, że Putin umocnił tożsamość ukraińską jak nigdy wcześniej. On umocnił naród ukraiński, poczucie tożsamości i obojętny, co będzie dziać na polu bitwy, Ukraina w dłuższym mecie wygrywa. Rosja nie ledwo ma siły, żeby trzymać się w walce, ale nawet powiedzmy jest jakaś przewaga rosyjska. To będzie tylko tymczasowy. Druga sprawa. Putin nie tylko umocnił tożsamość Ukraińców, on zniszczył te oblasti, te województwa na wschodzie, gdzie ludzie przeważnie mówią po rosyjsku. Wcześniej ci ludzie rosyjskojęzyczni byli potencjalnymi partnerami Rosji. Teraz oni nie są. Popatrz, co się dzieje w Charkiwie. Nie. No, nawet stolica Kijów było przeważnie rosyjskojęzycznie. Teraz 99% ludzi tam są, nienawidzą Rosję. Putin jakby załatwił zwycięstwo Ukrainy na dłuższym mecie. Putin tam będzie parę lat jeszcze, nie wiem, czy 2 miesiące, czy 5 lat, czy więcej, ale ta umocniona
Ukraina będzie tam jeszcze przez wieki. I to jest kluczowy moment w historii Ukrainy. To, co Polacy przeżyli w XX wieku przez te różne tragedie w Polsce, ale tożsamość polska była umocniona jak nigdy wcześniej. I ważny efekt tego, że od tego czasu Ukraina i Polska będą równymi partnerami. Ukraińcy zawsze mieli kompleks, że Polacy to mają wielkie dzieje za sobą, no, Rzeczpospolita, szlachta i to wszystko. I ta biedny naród ukraiński nie był, nie miał taki prestiż, nie miał taką kultury, nie miał takiej dzieje i tak dalej. Teraz Ukraina jest bardziej podobna do Polski i to znaczy, że te kompleksy z dawnych czasów już znikają. To jest bardzo ważne. A czy nie uważa pan, że takim idealnym dopełnieniem i symbolem prawdziwego pojednania między Polską a Ukrainą byłaby właśnie zgoda na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej? Bo przecież jest to sól wokół naszych stosunków. Nawet jak rozmawiamy z Polakami o Wołyniu, no to jest to rzecz, która zawsze gdzieś w nas głęboko siedzi. I ja mam takie obawy tylko, także po przeczytaniu pana książki, a jest to też książka, która opowiada o zaprzepaszczonych szansach na budowę takich obopólnych stosunków. Na naszych kłótniach między Polską a Ukrainą zawsze korzystała Rosja. Z pana książki też to wybrzmiewa. I boję się, że po prostu my, nasi politycy, mogą gdzieś tą szansę zaprzepaścić właśnie swoimi politycznymi zagrywkami. A jakie jest pana zdanie na ten temat? Oczywiście znam te horrory, to co się nazywa Wołyń, ale to nie był tylko Wołyń, to było Wołyń i Galicja Wschodnia. No, straszne rzeczy, ale zdaje mi się, że choćby to jest dalej ważne, to już nie, już traci trochę wagi w całości. W tej chwili właśnie horrory są na wschodzie Ukrainy. Owszem, wszyscy mają nadzieję, że ta sprawa wołyńska może być łagodzone, załatwione i tak dalej. Ale moim zdaniem to nie jest na pierwszym miejscu. Ja bym powiedział trochę inaczej. Jak stosunki polsko-ukraińskie są mocniejsze, wtedy tą bolesna sprawa wołyńska będzie załatwiona. I nieodwrotnie. A jak zmieniała się Galicja pod kątem kulturowości na przestrzeni dziejów? Dlaczego Galicja była takim międzynarodowym tyglem, że było tam wiele kultur, skąd to się wzięło? Pan to opisuje w swojej książce, ale chciałbym, żeby pan tak krótko naszym widzom, o ile się da oczywiście, tą sprawę nakreślił. Dlaczego akurat ten region był tak wielonarodowy? No, to trzeba było mówić o dziejach tego całego regionu. Oczywiście to nie był jedynym regionem, gdzie był
wielokulturowości. Litwa na przykład było trochę podobne, w tym polsko-litewskie, żydowskie. Podobne. I no, czasem myślałem, że napiszę historię Litwy, ale życie jest za krótkie. I moje związki są raczej z Galicją, z Krakowem, z Lwowem. Moja żona jest z rodziny lwowskiej. Ciągle słyszymy w domu Radio Lwów. Zdaje mi się, że z Katowice w tej chwili jest jakaś stacja, która wydaje codziennie. I tu w Anglii my to mamy. Więc Galicja od samego początku było ważne dla mnie. I co jest ciekawe, jak wydałem tą książkę, prawie cały, każdy wywiad zaczął od pytania, dlaczego Galicja? Jakby to było dziwne. Nie, nie, to Galicja jest ważny element w historii Polski i całego regiona. Historia Galicja podkreśla ważność tego hasła, że przeszłość to obcy kraj. Nie wolno myśleć, że każdy kraj jakby był to samo, tylko ludzie trochę się inaczej się ubrali, czy inaczej zjedli różne inne zjawisko społeczne. Nie. W przeszłości każdy kraj był inny od tego, co istnieje dzisiaj. I dlatego przede wszystkim Galicja pokazuje inność historii. Ja spotkałem się z takimi zdaniami od ludzi, którzy, no przesiedleńców, ja mieszkam na tak zwanych ziemiach odzyskanych, więc bardzo dużo kresowiaków, mieszkańców w dawnej Galicji, wołyniaków przyjeżdżało właśnie na dawne wschodnie ziemie niemieckie. Znaczna część tych ludzi mówiła mi, że przed pojawieniem się na ich ziemiach totalitaryzmów, komunizmu, nazizmu, ludzie nie patrzyli na tych ziemiach na swoją narodowość. Ich to średnio obchodziło. A jak pan uważa, czy tak było, czy te takie konflikty na tle narodowościowym, one pojawiły się dopiero w momencie, gdy pojawił się najpierw na tych ziemiach Stalin, a później Hitler? Nie, ja bym trochę inaczej. Oczywiście ta moja historia Galicji zaczyna, ma podtytuł Historia nienarodowa. A propos, to pierwsze wydanie, że strona tytułarna, tam ten podtytuł brakuje i będzie drugie wydanie, różne dodatki i tak dalej, ale no to narody, ten cały poczucie narodowości istniało mocniej od połowy XIX wieku. Czyli Galicja miał prawie 100 lat, kiedy poczucie narodowości zbudziło się, rozrosło i tak dalej. Więc to jest nie tylko, ale obok tych poczucie narodowości były te poczucie wspólne. Dopiero
przed końcem Galicji, na początku XX wieku, można powiedzieć, że konflikt narodowy był na pierwszym miejscu. Tylko na w Galicji Legiony Piłsudskiego, Legion Ukraiński w czasie przecież Ukraińcy też się zmobilizowali i ci Ukraińcy z armii austriackiej zajęli Lwów. Więc ale to jest historia właśnie na samym końcem Galicji. Oczywiście, kiedy i Imperium Carskie, i Imperium Austro-Węgierskie zniknęło z sceny, wtedy te konflikty narodowe były na pierwszym miejscu. I oczywiście te totalitaryzmy walczyły ciągle z narodami w więzieniu totalitaryzmu. Tak? No dzisiaj też mamy przywódcę totalitarnego, o którym już mówiliśmy. Mowa oczywiście o Putinie. Czy pana zdaniem Putin jest w stanie wygrać wojnę, a gdyby ją wygrał, czy zaatakuje kraje bałtyckie? I zapytam wprost, czy w pana ocenie, ma pan ogromną wiedzę historyczną, jesteśmy w takim momencie, w którym tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym grozi nam trzecia wojna światowa? Ja jestem ciągle pod wrażeniem, jak Putin jest słaby. Rosja jest słaba gospodarczy. Ekonomia Rosja jest mniej więcej na poziomie Włoch czy Hiszpanii. 30 lat temu Związek Radziecki był, choć oczywiście ekonomia sowiecka była dosyć kiepska, ale to było supermocarstwo. Rosja teraz jest dużo słabsza stosunkowo. Rosja jest w cieniu Chin. Chin jest 10 razy mocniejszy niż Rosja. I niedługo, moim zdaniem, powstanie konflikt rosyjsko-chiński. To jest ważne dla istnienia Rosji. Ostatnio słyszałem, że Chińczycy zmienili na swoich mapach nazwę Wladywostoku, bo oni uważają ten daleki wschód rosyjski jak swój, tylko czekają. Chińczycy mają oko na wszystkie bogactwa Syberii. Ta pusta Syberia leży obok najbardziej przeludniony strefa świata. I wszystko wróży nieszczęśliwie dla Rosji, dla Putina. Putin już jest starszym człowiekiem. On tak czy inaczej nie będzie na scenie długo. I on próbował jakby ratować sytuację na Ukrainie i zrobił fatalny błąd. On myślał, że wojska rosyjskie zdobędzie Kijów w czasie jednego tygodnia. 2 lata później, a on jest bardzo daleko od tego.
I mimo tego, że jeśli Ukraina przeżyje jakiś poważny problemy w tej wojnie, Ukraina zwycięży. Nie ma dwóch zdań. Rosja jest desperacka. I Rosja nie wiem, jak ta wojna się skończy, ale zdaje mi się, że atak Rosji na państwa bałtyckie jest bardzo mało prawdopodobny, dopóki NATO istnieje. NATO ma swoje problemy, ale jest dużo mocniejszy niż Rosji. NATO właśnie ma broni nuklearne i jest dużo większy, mocniejszy Rosja. My niestety mamy w głowach tą dawną Rosję, supermocarstwa, która zniknęła tylko 30 lat temu. I nie możemy wyobrazić tą Rosję, która istnieje dzisiaj, słabszy. Na przykład ludzie mówią niepoważnie, że Putin chce odbudować Związek Radziecki. Tak, bardzo często tak mówi się. Tak. Ale to jest nonsens. On jest na władzy 20 lat i nie zdobył 0,5% straconych terytoriów. No, kawałeczek Gruzji, 5 województw na Ukrainie, trochę więcej. Ale większość straconych terytoriów są nie do powrotu do Rosji. Rosja ich straciła i Putin ma deluzję, że oni mogą dalej działać jak wielkie mocarstwo. I właśnie jak mówi, że czeka na Rosję nie wiadomo kiedy, raczej konflikt z Chinami na wschodzie. I stąd myślą, panie profesorze, zostawmy naszych widzów, bo to, co pan powiedział, jest optymistyczne, więc trzymamy kciuki za Ukrainę i wierzymy w to, co pan powiedział, że Putin nie pokusi się o atak na kraje bałtyckie. Drodzy widzowie... On będzie chciał. Na pewno w głowie Putin ma różne fantazje. Książkę profesora Normana Davisa, fenomenalną książkę Galicja, możecie znaleźć w naszej internetowej księgarni, a naprawdę szczerze ją polecam. Panie profesorze, dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i rozmowę.